Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Ceed Kombi, ale w konfiguracji, której na tym kanale jeszcze nie mieliśmy, czyli wersja Business Line Plus z dachem panoramicznym, a do tego w lakierze bez dopłaty, czyli Kassa White. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Ceed Kombi, 1.5 turbo, benzyna 160 koni, z manualną sześciobiegową skrzynią, 253 Nm momentu obrotowego i to w sumie najważniejsze. Wersja wyposażenia Business Line Plus w lakierze białym, Kassa White w lakierze bez dopłaty, to jest lakier podstawowy dla Ceeda i Ceeda Kombi. Wersja Business Line Plus z dachem panoramicznym. Ładnie tutaj te czarne szyby wyglądają, ładnie wygląda dach panoramiczny, czyli szyba przez całą powierzchnię dachu tak naprawdę, relingi, więc ten dach panoramiczny nie wyklucza nam możliwości montażu bagażnika dachowego, boksa, bagażnika rowerowego, co kto chce. Tak naprawdę w pełni wyposażony samochód. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023, i to już jest auto z roku 2023, 132 400 zł brutto. Kluczyk zbliżeniowy, czyli start-stop, LED-owe reflektory, czujniki parkowania przód-tył, hamowanie autonomiczne, asystent pasa ruchu dwupoziomowy, elektrycznie składane lusterka, ciemne szyby z tyłu, chromy wokół okien, felgi 17, to też pasuje do tej konfiguracji. No i co najważniejsze w kombi, to duży bagażnik, czyli 625 litrów pojemności, za chwilę Wam go pokażę. No i jakby ktoś był zainteresowany, samochód dostępny od ręki. 132 400 zł, rocznik 2023, wersja Business Line Plus z cyfrowymi zegarami, z pakietem zimowym, czyli elektrycznie podgrzewane fotele, kierownica i przednia szyba. Zapraszam do kontaktu 58552-3636. Tymczasem zajrzyjmy do środka. Klamki podświetlane, pełna elektryka, wszystko miękko wykończone, nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników subwoofer, wzmacniacz, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. To są te druciki, które może widać, może nie widać. Tapicerka półskórzana, w środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Ale ładna, estetyczna, przyjemna w dotyku. Manualna regulacja wysokości fotela i elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Ciemne szyby, chromy wokół okien. Uchwyt na butelkę, po bokach dwa ISOFIXy. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Mało tego, kanapa dzielona 40-20-40, czyli jest możliwość przewozu czegoś dłuższego, tudzież nart, jest tak zwany tunel. Nawiew dla pasażerów z tyłu i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dach panoramiczny. Oczywiście elektryczna roleta, elektryczne sterowanie tym dachem, otwieranie, zamykanie, uchylanie. Jest trochę ustawień, kamera. Duży bagażnik, 625 litrów pojemności, sporo schowków. I co fajne, tutaj jest też koło dojazdowe. Tu mamy system mocowania bagażu, można go sobie tak poprzestawiać. Tutaj są też takie uszy, można coś tutaj przyczepić. Ale teraz chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj kółko dojazdowe. Jest. To też dzisiaj trzeba w kategoriach luksusu rozpatrywać koło dojazdowe, bo coraz rzadziej. Tutaj jest subwoofer, wzmacniacz, haczyki, gniazdo zapalniczki, składanie oparć i siatka, która oddziela nam przestrzeń bagażową od przestrzeni pasażerskiej, żeby coś tam nam nie przeleciało w razie gwałtownego hamowania. Sporo miejsca. Tutaj często pytacie, po co są te uszy i po co są te otwory tutaj. No właśnie po to, że jeżeli byśmy przewozili coś dłuższego i byśmy sobie położyli oparcia, tą siatkę można właśnie przewiesić w te tutaj zaczepy. I wtedy ona nam tutaj zabezpiecza przedział, że tak powiem, załadunkowy. W
fotel pasażera również z manualną regulacją i elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego, również podgrzewany. Podłokietnik przesuwany, dwa uchwyty na kubek, elektryczny ręczny schowek, deska miękka, tutaj taka przyszycie. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową. W razie jeśli jeździłby tutaj jegomość tyłem do kierunku jazdy i JBL. 132 400 zł. Wersja Business Line Plus z manualem w 1.5 turbo benzynie 160 koni z dachem panoramicznym, lakier bez dopłaty. Okres oczekiwania według ostatniego biuletynu i faktycznie trochę się samochodów wyprodukowało ostatnimi czasy zaległy. Do 4 miesięcy z dużą szansą, że samochody będą szybciej. Bo faktycznie nowy rok zaczął się bardzo dobrze, zwłaszcza dla fabryki słowackiej. Cyfrowe zegary. Tutaj można ustawić grafikę tych zegarów. Za chwilę Wam to pokażę. Dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy. Wiadomo, co tu jest. Indukcyjna ładowarka. Kawałek schowka jeszcze. Kia Connect aktywujemy później. Nie chcemy szukać stacji benzynowej, to nie dzisiaj. Zestaw wskaźników. Tutaj mamy motyw zestawu wskaźników. Klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Który byście wybrali? Który byście ustawili? Nie wiem, zostawmy ten. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary i dach panoramiczny. To fajne, robi się coraz cieplej, więc można już pomyśleć o tym. Praktycznie zimą w sumie mało się go używa. Ale ja tam latem lubię, zwłaszcza przy jeździe miejskiej. Fajnie, bo roleta jest elektryczna, można ten dach też uchylić przez wciśnięcie tego przycisku. O, jest uchylony. Tak wygląda uchylony. Możemy go jeszcze otworzyć. Zrobimy rundkę dookoła z otwartym dachem. To jest taka muchołapka, żeby nam nic nie wpadało i żeby nie wiało na pasażerów z tyłu. Ładna konfiguracja. No i tu w razie czego można jeszcze założyć bagażnik dachowy, chociaż chyba tego dachu bym nie otwierał z belkami. Też może to też kwestia, jakie kto ma belki, jakie wysokie. Ja bym chyba nie ryzykował. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. 1.5 turbo, benzyna 160 koni. Silnik czterocylindrowy, 253 Nm momentu obrotowego. Jednostka udana, dająca frajdę z jazdy, dynamikę zapewniająca. Potrafi również być oszczędna. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak ten samochód jeździ, zapraszam do poszukania filmów na kanale. Jeśli ktoś jest ciekawy spalania, również zapraszam do poszukania. Na dzisiaj dziękuję. Mogę Wam jeszcze pokazać domykanie szyb. Proszę bardzo, w tej wersji to już jest. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.